Witamy Państwa serdecznie. Będziemy mieli okazję opowiedzieć o badaniu, które trwało ostatnie dwa lata. W czasie zajmowaliśmy się właśnie analizą dyskursu na temat prawa publicznego, który dotyczył albo był też prowadzony, może to jest lepiej powiedziane, zarówno w internecie, jak i w prasie drukowanej. Przez te dwa lata przeanalizowaliśmy tysiące tekstów o samym doborze próby, za chwilę powie kolega, i analizę wykonywaliśmy metodą pola semantycznego. To znaczy, że słowo klucz, którym właśnie było prawo autorskie, to należy powiedzieć raczej wyrażenie, szukaliśmy jego asocjacji w tekstach, a zatem tego, co się z nim wiąże, opozycji, czyli tego, co się jawi się jako przeciwieństwo prawa autorskiego, określeń, czyli to, w jaki sposób prawo autorskie jest w tychże tekstach opisywane, działań na podmiot, czyli tego, co się z prawem autorskim de facto robi, oraz działań podmiotu, czyli tego, co prawo autorskie robi. To tak w skrócie bardzo sama metodologia. Tylko widzę, że jest problem z drugim slajdem, a on jest potrzebny do tego, żeby Państwu lepiej to zaprezentować, dlatego że obawiam się, że moje słowa nie są jednak wystarczające. Czy to jest awaria trwała? To jeszcze chwila. To ostatni slajd. Ale po drodze jeszcze mieliśmy coś do powiedzenia. Mamy taką lukę. O, dobrze, to jest część tutaj metodologiczna naszego badania. Trochę jest skomplikowana, ale tutaj chyba dobrze wyjaśni, co chcemy zrobić. Tak naprawdę opowiemy tutaj o trzech aspektach prawa autorskiego, czyli o tym, co robi prawo autorskie, co robi się z prawem autorskim i wokół czego, jakich elementów toczy się dyskurs prawa autorskiego. Pierwszą częścią naszego badania, może teraz drugi slajd, jakby się dało. Prosimy. O, pierwsza część naszego badania polegała na odkryciu, jakie są temperatury emocjonalne dyskursu prawa autorskiego. Chodziło nam o pokazanie, jakie emocje towarzyszyły mówieniu o prawie autorskim w prasie i w internecie. To, co Państwo tutaj widzą, bardzo nas zaskoczyło. Tutaj też należy dodać, że rok 2012 to jest oczywiście rok, kiedy debata była mocno związana z ACTA. Rok 2013 już tutaj debata była mniej obecna, niemniej jednak, no właśnie także z tego względu ten wynik jest mocno zaskakujący. Jest zaskakujący, bo proszę zobaczyć, dyskurs prasy papierowej i dyskurs internetowy niemal się nie różnią. Dyskurs w 2012 w prasie i w internecie, no te zmiany są naprawdę niewielkie. W 2013 ten dyskurs jest oczywiście troszeczkę się zmienił w stosunku do 2012, ale też nie zmienił się względem internetu. Naszą pierwszą hipotezą, kiedy z czystymi umysłami siadaliśmy do badań, przyjmowaliśmy, że internet będzie tym miejscem, w którym toczą się bardzo gorące emocjonalne debaty. Tutaj proszę zobaczyć te debaty, ta temperatura neutralna nie dominuje. Dominuje w prasie i w internecie. Jeśli w prasie, kiedy mówimy tutaj o prasie, no to jest to zrozumiałe, tak? Bo jest oczekiwanie od prasy, która będzie właśnie dążyła w stronę obiektywizmu, jakiegoś powściągiwania emocji. Natomiast internet, który jest traktowany jako miejsce gorących debat, okazało się, że jest bardzo powściągliwy w tych komentarzach dotyczących prawa autorskiego. Tu jeszcze może parę słów na temat tego, co w ogóle wchodziło w skład próby, jeżeli mógłbyś tutaj zdradzić nieco tej tajemnicy. Co było internetem? Internety to były fora, Facebook, były mikroblogi oraz blogi. Jeżeli chodzi o prasę, to były tygodniki, dzienniki, czasopisma tematyczne oraz także wydawnictwa regionalne. Wobec tego różnorodność tutaj była bardzo duża. Sama próba była naprawdę imponująca. W pełnym raporcie są dane liczbowe, ale mniej więcej można powiedzieć, że w przypadku prasy monitoring tytułów był bardzo duży. Do samej analizy
użyliśmy prawie 1200 artykułów. To jest 1200 artykułów w każdym z lat, które tutaj podejmowaliśmy. Tak więc nasz wygląd w sam strukturę tego dyskursu można powiedzieć, że jest całkiem mocno zakorzeniony w tym dyskursie. Kolejnym etapem była już analiza treści, czyli po tym, jak zliczyliśmy list asocjacji określeń, działań na podmiot, działań podmiotu i tych wszystkich sieci, zaczęliśmy zaglądać do tego, co w tych sieciach się naprawdę znajduje, czyli jaka jest treść tego dyskursu, po czym wykonaliśmy, po to, żeby także lepiej to zwizualizować, tego typu diagramy. Tak jak mówiłem, że w tej całej skomplikowanej strukturze pola semantycznego służyło nam po to, żebyśmy mogli odpowiedzieć sobie na te trzy pytania między innymi. Pierwsze pytanie, co robi prawo autorskie? Czyli mamy tutaj działania podmiotu. No widzimy, ogranicza, blokuje, uniemożliwia. To jest główny kierunek tego dyskursu, tak? Głównie tematy dotyczące prawa autorskiego zwracały uwagę na jego funkcję ograniczania, blokowania, uniemożliwiania. Także przewiduje sankcje. To jest też główny kierunek, którym prawo autorskie się porusza. Działanie na podmiot, czyli co robi się z prawem autorskim. Tutaj będą te różnice bardzo ciekawe, bo proszę zobaczyć, w roku 2012 zgodnie z takimi oczekiwaniami, że mamy do czynienia z wydarzeniami wokół akty, no to dyskurs był trochę skoncentrowany wokół liberalizacji. To jest bardzo wyraźny fragment, natomiast jak Państwo zobaczą w 2013 roku, on praktycznie zniknie. I to jest jeszcze też ciekawa rzecz, asocjacje tutaj kryją się właśnie wokół, co jest tłem dla mówienia o prawie autorskim. Głównie, proszę zobaczyć, mamy do czynienia z kwestiami prawnymi, kwestie autorskie, no nie są na pierwszym miejscu. Tak więc cały dyskurs, który jak za każdym razem różne organizacje przychodzą i mówią, że bronią praw autorów, no w całym dyskursie to tak naprawdę tego nie widać tak mocno, jakby tutaj byśmy słyszeli. Na kolejnym slajdzie mamy internet. Proszę zobaczyć, no, mamy względnie bardzo zróżnicowaną dyskusję. Zakładaliśmy, że w 2012 roku debata, która była koncentrowana wokół akty, mocno jednak tam się jakoś przewinie w tych wynikach. No, z takich ciekawszych rzeczy to działania podmiotu, czyli co robi prawo autorskie, zwracało się na funkcję chronienia. Proszę zobaczyć, no jest to dosyć zaskakujące, kiedy internet był też traktowany jako miejsce, w którym głównie mówiono o kradzieży. Zwracano przede wszystkim uwagę na funkcję ochronną prawa autorskiego. Jeżeli chodzi o asocjacje, tutaj przede wszystkim dominowały rzeczowe, czyli to są różnego rodzaju wytwory, tak? Papierowe, drukowane, cyfrowe, wszystko to, co jest dobrem kultury. Autorzy także się pojawiają, natomiast znowu nie jest to taka kategoria dominująca. To jest ciekawe, że właśnie dyskusja o prawie autorskim wbrew pozorom autorów często bezpośrednio nie dotyczy. W roku 2013 w prasie, bo widzę, że już nam się czas kończy, więc będę trochę przyspieszać, w roku 2013 w prasie zmienia się już cały kierunek, mianowicie mówi się o tym, że prawa autorskie należy już w tym momencie konserwować, aczkolwiek oczywiście te liczebności są bardzo niewielkie. Sama dyskusja na temat tego, co w ogóle z prawem autorskim należy robić, praktycznie zanika, a liberalizacja pojawia się już tutaj tylko i wyłącznie bardzo śladowo. Natomiast mówi się o tym, co prawo autorskie robi, czyli co ewentualnie umożliwia i na co zezwala. Tutaj w roku 2013 faktycznie pojawiają się autorzy. I to jest znaczna różnica w stosunku do tego, co było później w internecie. W asocjacjach pozostają takie same, jak były w roku poprzednim, czyli rzeczowe, czyli wytwory właśnie kultury oraz autorzy też na miejscu nie pierwszym. I jeżeli chodzi o działania podmiotu i działania na podmiot, najsilniej pojawia się znowu ta funkcja chroniąca, czyli to, czego prawo autorskie de facto chroni i także już o jego zmianie, jakiejś reformie
przestaje się mówić. To, co chyba Jarek Lipszyc na samym początku swojego wystąpienia i otwierania, kiedy otwierał konferencję, wspomniał. Dyskurs prawa autorskiego ulega petryfikacji. Te okienko zmian, które było w 2012 roku, można było je dostrzec, to w roku 2013 mamy do czynienia jednak z dyskursem, który bardzo się stabilizuje i wraca, można powiedzieć, na takie tradycyjne tory mówienia o prawie autorskim. I kiedy taką główną rekomendację badawczą, raczej taką rekomendację praktyczną, którą mamy w stosunku do prawa autorskiego, to chyba dobrze koreluje też z wystąpieniem Alka Tarkowskiego z historią o dziennikarce, która nie wiedziała, co to jest terminal. Bo główna rekomendacja, jaka tu się nam pojawia, to jest cały proces edukacji dziennikarzy w stosunku właśnie tematu praw autorskich. I jeszcze tutaj uzupełniając, mieliśmy takie oczekiwania, że właśnie dyskurs na temat prawa autorskiego w prasie papierowej będzie bardziej profesjonalny. Okazało się, że jest zdecydowanie odwrotnie, czyli że to dyskurs, który jest prowadzony w internecie, cechuje dużo większy profesjonalizm oraz często właśnie takie wyważenie opinii poparte jakimiś konkretnymi racjami. To wskazuje na dosyć duże luki w edukacji takiej, powiedziałabym, dziennikarskiej i tego, że temat prawa autorskiego jest takim, jest trochę taką czarną magią i jest jeszcze tak, że trochę takim śmierdzącym jajkiem, którego nikt specjalnie nie chce wziąć, nie za bardzo wiadomo, jak się do niego zabrać. Wobec tego albo stosuje się i odnosi się do niego tylko i wyłącznie pomocniczo przy okazji jakichś innych tematów, gdzieś to prawo autorskie krąży, natomiast bardzo rzadko pozostaje takim głównym celem, nie wiem, opisu czy dyskusji. I takie oto wnioski właśnie po tych dwóch latach. To jest 1/10 chyba wniosków i całego procesu badawczego, bo jak... Nasz raport ma ponad 300 stron, zapraszamy do lektury. Ci, którzy dotrą do ostatniej strony, będą naprawdę bardzo dzielni. Niemniej jednak cała metodologia jest tam bardzo dokładnie opisana, włącznie z doborem próby, także później kolejne etapy analizy. Przeanalizowaliśmy także nagłówki prasowe, przeanalizowaliśmy niemalże wszystko. Już mam na czerwono, że mam 0 minut, 0 sekund, zestresowałam się, więc kończę. Dziękuję.